Dzisiaj chciałbym się zająć tematem dotyczącym chwały Pana Jezusa Chrystusa wyrażonej w Jego milenialnej, tysiącletniej chwale, która będzie miała miejsce w czasie tysiącletniego Królestwa. Dzisiaj jesteśmy jeszcze przed uciskiem siedmioletnim, który ma dotknąć cały świat i Izrael oraz chrześcijan nominalnych, ale jest to okres, który możemy powiedzieć, że zaczął się wylaniem Ducha Świętego i jest to okres teraz, który mamy, nazywany czasami ostatecznymi w Piśmie Świętym. I ten okres zaczął się dzięki temu, że Pan Jezus Chrystus złożył doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty. Został złożony do grobu i trzeciego dnia zmartwychwstał, a po zmartwychwstaniu został w niebo wzięty. Od początku, gdy ludzie uwierzyli w Pana Jezusa, byli poddawani prześladowaniom. Kto chce żyć pobożnie w Chrystusie, prześladowania znosić będzie. Zaczęło się to oczywiście zamordowaniem Pana Jezusa Chrystusa, ale również widzimy Szczepana, Stefana, który był pierwszym zamordowanym, prześladowanym, opisanym w Piśmie Świętym. Także później widzimy inne morderstwa religijne, kamienowania, prześladowania chrześcijan. I to ten ucisk chrześcijan trwa już 2000 lat, bez kilkudziesięciu lat. Prawie 2000 lat już ten ucisk chrześcijan trwa. Cały czas gdzieś leje się krew chrześcijan na ziemi. Zawsze gdzieś w którymś momencie jakiś wierzący w Pana Jezusa Chrystusa jest prześladowany za to, że uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi. I to prześladowanie zakończy się, gdy Pan Jezus Chrystus przyjdzie i weźmie prześladowanych chrześcijan do nieba. Wszystkich, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, weźmie On do nieba. To wydarzenie nazywamy pochwyceniem. I to ten moment, kiedy wszyscy wierzący będą zabrani z ziemi, ten moment staje się również momentem, od którego zacznie się 7 lat sądów na ziemi skierowanych przeciwko ludziom tej ziemi, czyli Izraelowi, ale także przeciwko mieszkańcom tej ziemi, którzy nie uznają władzy Bożej. Będzie to trwało 7 lat. I po tych 7 latach Pan Jezus Chrystus osobiście przyjdzie na ziemię razem z tymi, których 7 lat wcześniej sobie zgromadził, i z nimi przyjdzie na ziemię i rozpocznie się nowe przymierze. Tysiącletnie Królestwo, które jest opisane w Piśmie Świętym. I dzisiaj chciałbym się tą chwałą Pana Jezusa Chrystusa, wyrażoną w tym tysiącletnim Królestwie, zająć. Więc pierwsze miejsce, które mamy z Nowego Testamentu, to jest miejsce z Apokalipsy, z rozdziału 20. Rozdział 20, od 4 wersetu. Widziałem dusze tych, którzy zostali ścięci za świadectwo Jezusa i żyli i królowali z Chrystusem 1000 lat. 1000 lat. Więc główna lekcja, którą tutaj możemy sobie odrobić, jest taka, że nadchodzi czas, kiedy Pan Jezus Chrystus będzie królował na ziemi,
a sprawiedliwość i pokój zostaną ustanowione przez Pana Jezusa Chrystusa, jak rozpocznie się na ziemi nowe przymierze. Okres ten nazywany jest Nowym Przymierzem, jest nazywany tysiącleciem, czyli tysiącem lat. Milenium, inna nazwa. Dlatego, że w Objawieniu 20 rozdział jest ono opisane jako okres trwający tysiąc lat. Jedyna bezpośrednia wzmianka o tysiącletnim okresie tego Nowego Przymierza, jedyna bezpośrednia wzmianka w Piśmie Świętym o tym, że to będzie trwało tysiąc lat, o tym, że to panowanie będzie trwało tysiąc lat, jest w Objawieniu 20 rozdział. I to będę chciał za chwilę omówić, to, co jest opisane w Objawieniu 20 rozdział. Lecz wielu proroków Starego i Nowego Testamentu przepowiada taki okres Nowego Przymierza, że zacznie się Nowe Przymierze i przepowiada taki okres ziemskiego dobrobytu i błogosławieństwa dla Izraela, w którym wszystkie narody będą miały udział. Co do tego, czy będzie to tylko rzeczywisty tysiąc lat, czy też inny, dłuższy, nieokreślony okres, nie chciałbym być zbyt dogmatyczny. Dla mnie osobiście jest to dokładnie tysiąc lat, co do jednej sekundy, dlatego że uważam, że zawsze należy pierwsze, dosłowne rozumienie przyjmować jako podstawowy wykładnik, ale nie obrażam się na tych, którzy będą uważać, że to będzie na przykład więcej niż tysiąc lat. Ponieważ niektóre liczby w Księdze Objawieniu mają również symboliczne znaczenie poza literalnym, to i tu może tak być. Tyle, że ja osobiście jestem przekonany, że wszystkie te liczby zarówno są dosłowne, literalne, bezpośrednie, jak i symboliczne. Niektórzy uważają, że skoro są symboliczne, to niekoniecznie są dosłowne. Nie zamierzam się z nimi kłócić, choć się z nimi nie zgadzam. Uważam, że są to liczby literalne, dosłowne. Czy Chrystus będzie królował w swej rzeczywistej cielesności, cielesnej obecności na tronie Dawida, czy też przez swojego przedstawiciela? Też nie ma co tu się upierać, choć wiele fragmentów Pisma Świętego sugeruje, że to Pan Jezus Chrystus jest tym Dawidem, którego mamy opisanego w Ezechiela. Trzydziesty siódmy rozdział. Dwudziesty czwarty werset. Ezechiela 37. Ezechiela 37. 24. Więc tutaj czytamy tak. A sługa mój Dawid będzie ich królem. Wszyscy oni będą mieć jednego pasterza. Będą postępować według moich praw. Będą przestrzegać moich wskazań, moich przykazań i realizować, i wykonywać je. Czyli widzimy, że według Ezechiela 37:24 Pan Jezus jest tymże Dawidem. Tysiąclecie zakończy się uwolnieniem szatana z jego więzienia, co nam opisuje m.in. Objawienie 20 rozdział, werset 7. Objawienie 20 rozdział, werset 7 mówi nam w ten sposób. A gdy dopełni się tysiąc lat, tysiąc, dosłownie tysiąc tu jest użyte,
1000 lat wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego. To jest widoczne, że to będzie 1000 lat, jest tu użyte Hilia, Kai, Hotan, Telestche, Ta, Hilia, Ete. Tak jest wyraźnie powiedziane. Czyli kiedy się skończy 1000 lat. I to jest ważne, żeby mieć tego świadomość. I ostatecznym wybuchem buntu pod wodzą Goga i Magoga. Tak więc nie wolno nam mylić tysiąclecia z czymkolwiek innym. I także później będzie po tysiącleciu wieczność, która już nie będzie zakończona czymś takim. Czyli nie powinniśmy mylić tysiąclecia z wiecznym królestwem naszego Pana Jezusa Chrystusa. To są dwie inne rzeczy. No i najpierw zerknijmy do objawienia, 20 rozdział, od 4 wersetu. Od 4 wersetu. Kai Eidon i tak dalej. Czyli mamy tutaj wyraźnie pokazane, że jest napisane, może ja przeczytam od pierwszego, czyli od pierwszego wersetu. Kai Eidon. Kai Eidon. I widziałem anioła wstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swej ręce, i pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. I to jest wyraźnie tutaj. Znowu ten 1000 się pojawia, czyli Hilia Ete. Czyli będzie tutaj wyraźnie. No i że on jest związany. Edesen Auton. Nie ma żadnych wątpliwości. No i kontynuujemy w trzecim wersecie. I wrzucił go do otchłani. I zamknął ją. I położył nad nim pieczęć, aby już nie oszukiwał, nie zwodził narodów. Aż się dokończy, aż się dopełni tych 1000 lat, potem powinien być, potem musi być wypuszczony na czas nieduży, na czas krótki. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo osądu, prawo oceny. Także widziałem duszę tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu, ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją, ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. I to jest także tutaj w 4 wersecie wyraźnie powiedziane. Tu Chrystu, Hilia, Ete. Czyli znowu jest Hilia, Ete, 1000 lat. Tutaj nie ma żadnej wątpliwości. Powtarza się dosłownie liczba 1000 lat. Więc trzeba mieć tego świadomość, że nie ma tutaj żadnej innej możliwości. I kontynuując, inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. No to jest właśnie bardzo ciekawe, że tu jest autu, czyli Boga i Chrystusa i liczba pojedyncza, że będą panowali z Nim. Nie z nimi, czyli nie chodzi o Boga oddzielnie i Chrystusa oddzielnie, tylko będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z Nim, z tym jednym, który jest Chrystusem i Bogiem. Nie ma tutaj liczby mnogiej z nimi. I znowu jest Hilia Hete, czyli znowu na 1000 lat. To jest znowu dla mnie osobiście wskazanie, że to jest dosłowne 1000 lat, nie jakieś tam przenośne. Ja nie dostrzegam tutaj, oczywiście 1000 jest symboliczne, nie ma tutaj żadnej wątpliwości, że 1000 również jest symboliczne. 7 jest także symboliczne, ale 7 jest również dosłowne, więc czemu ma być tutaj inaczej? Kontynuujmy w 7 wersecie. A gdy się dopełni 1000 lat, uswobodzony będzie, wypuszczony będzie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by oszukać narody, które są na 4 stronach ziemi, Goga i Magoga, i zebrać je do wojny, a liczba ich jak piasek na morzu, piasek morski. No to jest właśnie bardzo, bardzo ciekawe, że to nie chodzi o piasek na brzegu morza, choć tego też jest dużo, tylko chodzi o ten piasek morski, czyli ten, który jest pod wszystkimi oceanami i morzami. Dużo ich będzie. To jest rzeczywiście w pierwszym rzędzie. Od razu myśl taka, że będzie ich bardzo dużo i że to jest pewnego rodzaju metafora, przenośnia, że będzie ich dużo. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że piasek to jest tak jedno ziarenko koło drugiego, to także może wskazać, że oprócz tego, że wskazuje to oczywiście na liczbę, co jest tu wyraźnie powiedziane, arytmos, hoaritmos, hoaritmos auton, no właśnie, ale jest li, takie po prostu podobne, tak? Hos to jest podobne, czyli to nie jest, to jest użyte podobieństwo, nie jest powiedziane, że dosłownie jak ziarenek piasku, czyli wtedy można by się pobawić w liczenie tych ziarenek piasku, powiedzieć, ilu ich będzie. Nie, tutaj jest podobieństwo użyte hos. Więc to też jest kluczowe. Każde słowo jest ważne, żeby nie dać się potem w jakiś sposób wmanewrować w jakieś dziwne myśli. I potem mamy Kai. Aha, 9 werset. I ruszyli na ziemię, jak długa i szeroka, i otoczyli obóz święty, tak, świętych i miasto ukochane. I zrzucony spadł z nieba ogień i pochłonął ich. Pochłonął, zabrał ich. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony i tu jest właśnie o tym wzięty, tak, czyli i ten ogień ich wziął. I ten ogień ich wziął. Jeden będzie wzięty, a drugi pozostawiony. Ci wzięci to będą ci właśnie spaleni. No, ciekawe. To jest bardzo. No właśnie. I dalej 10 werset. Kai ho diabolos ho
plan. No właśnie, tutaj będzie od 10 wersetu, a diabeł, który ich oszukiwał, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie już znajduje się zwierzę i fałszywy prorok. I będą torturowani każdego dnia i każdej nocy na wieki wieków. Tak czytamy w Apokalipsie 20:10. To będzie się działo cały czas. Nieskończoność na zawsze. Czyli widzimy werset 4. Po związaniu szatana na 1000 lat ci, którzy zostali zamęczeni, królują z Chrystusem. I to nam mówiły te słowa, i widziałem trony, a oni siedzieli na nich i sąd im był dany. I widziałem dusze tych, którzy byli ścięci za świadectwo Jezusa i za Słowo Boże, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu, bestii, ani jej obrazowi, ani nie otrzymali jej znamienia na czoło, ani nie przyjęli jej znaku na swoje czoło i na rękach swoich. I żyli i królowali z Chrystusem 1000 lat. Więc to jest pierwsza informacja, którą tu mamy. Werset 5. Reszta umarłych pozostała w swoim grobie. I to jest jasne. A reszta umarłych nie żyła więcej, aż się skończyło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. I werset 6. Mówi, że są oni kapłanami Boga i Chrystusa, ci zmartwychwstali, błogosławiony i święty, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad takimi druga, wtóra, śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa. Tutaj zwróciliśmy uwagę, że to jest jeden z takich fragmentów, gdzie jednoznacznie tekst grecki poświadcza, że Chrystus jest Bogiem, Bóg jest Chrystusie, jest to jedna osoba, która tu jest wymieniona, że będą kapłanami i liczba pojedyncza Boga i Chrystusa, że to dotyczy jednej osoby i będą z Nim, z tym jednym Bogiem i Chrystusem, królować lat 1000. I także w wersecie 7 szatan ponownie będzie uwolniony. Gdy upłynie 1000 lat, szatan zostanie uwolniony z jego więzienia. I werset 8. On staje na czele buntu, tenże szatan, i wyjdzie, aby oszukać narody, które są w czterech ćwiartkach ziemi, Gog i Magog, aby je zgromadzić do bitwy. Liczba ich jest jak piasek morski. I 9, 9 werset. I wyszli na szerokość ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane, a ogień stąpił od Boga z nieba i zabrał ich i pochłonął ich. To jest właśnie ten punkt. Kolejne miejsce to jest właśnie Izajasza 65 od 17 do 25 wersetu. Izajasz 65 od 17 do 25 wersetu. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię. I nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę. Bo oto ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość. I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu i już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi.
będzie wygodniej. Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku. Gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako mający 100 lat, a kto grzeszy dopiero mając 100 lat, będzie dotknięty przekleństwem, klątwą. Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich, gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony. Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał, nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów. Lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu. I co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani. Nie będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć, gdyż są pokoleniem błogosławionych przez Jahwę, przez Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi. I zanim zawołają, odpowiem im i podczas gdy jeszcze będą mówić, ja już ich wysłucham. Wilk z jagnięciem będzie się paść razem. Wilk z jagnięciem będą się razem paść, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę. Wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować, ani zgubnie działać na całej świętej górze, mówi Jahwe. Izajasza 65 rozdział, takie słowa. Widzimy tutaj od 17 wersetu, że jest wspomniane coś, co jest tu nazwane wyraźnie, że będzie tak, że się nie będzie pamiętało o dawnych rzeczach, że Jeruzalem będzie podlegało radości i to Jeruzalem uczynię wesołym, a jego lud radosnym. Werset 19 mówi, że będzie koniec z płaczem w nim. Będzie się radował w Jeruzalem, a lud jego będzie się radował, a głosu płaczu nie będzie już w niej słychać. Także długie życie będzie wyróżniać ten czas. Nie będzie już więcej niemowlęcia umierającego jako kilkudniowe, ani starca, który by nie dopełnił dni swoich, bo dziecko umrze dopiero mając 100 lat, a grzesznik mający 100 lat będzie dopiero wtedy przeklęty. Tak mówi właśnie ten fragment z wersetu 20 i 21 i 22. Będą budować i winnice sadzić, będą budować domy i mieszkać w nich i sadzić winnice i jeść ich owoce. Nie będą pracować na darmo, na próżno. Oni pójdą, bo są nasieniem błogosławionych Jahwe, błogosławionych Pana. I werset 24 nam tutaj kładzie nacisk na to, że ich modlitwa zostanie wysłuchana, zanim wołać będą, ja odpowiem, a gdy mówić będą, ja usłyszę. Tak Bóg zapewnia. I werset 25. Natura nie będzie już dłużej mieć krwi w zębach, ani w pazurach, bo widzimy tutaj zilustrowane to przez to, że wilk i jagnię będą się paść razem, lew będzie jadł słomę jak cielę, a proch będzie pokarmem węża. Nie będą szkodzić ani niszczyć na całej świętej górze pańskiej. Widzimy, wąż będzie jadł proch, to co jest już w pierwszej księdze Mojżeszowej obiecane, że wąż będzie żywił się prochem. I widzimy, że tutaj możemy zauważyć kilka, tak wychodzi mi około 7 aspektów Nowego Przymierza. Po pierwsze, co najważniejsze dla nas, bo tym się zajmujemy, chwałą Pana Jezusa, będzie tam Boży Król na tym terenie działał, o czym widzimy w Psalmie 2, werset 6. Psalm 2, werset 6. Ja jednak ustanowiłem króla.
mojego na świętej górze mojej, na Syjonie. Widzimy tutaj, aby rządził laską żelazną nad krańcami ziemi, Pan Jezus Chrystus jest nazywany świętym Izraela, naszym królem, bo tak mówi Psalm 89, werset 18. A także widzimy, że On jest Panem Sprawiedliwości, co mówi nam Izajasz 32, werset 1. A także Pan Jezus Chrystus jest Jahwech Tzidkenu, co mówi nam Jeremiasza 23, od 5 do 6, oraz Dawidem, sługą pańskim, jedynym pasterzem, o czym mówi Ezechiela 37, rozdział 24, werset. Jest Jahwech, Jehową, jedynym Panem, a imię Jego jedno. Tak mówi Zachariasz m.in. 14,9. Po drugie, natura tego nowego przymierza, tysiącletniego królestwa. Ono obejmuje wszystkich, którzy biorą udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Jest to zmartwychwstanie powszechne, pokojowe, sprawiedliwe i wieczne, ponieważ połączy się z przyszłym wiecznym królestwem. I tutaj na przykład Daniela 7 rozdział, widzimy 13 do 14 wersetu. Jest tam wyraźnie pokazane, że Pan Jezus Chrystus jest nad wszystkimi ludami, narodami i językami. I to też jest wspomniane, lud świętych uczestniczy w tym panowaniu. Prawość, sprawiedliwość i wierność, o czym czytamy w Izajasza 11 rozdział od 1 do 9, będą oznaczać śmierć dla bezbożnych, a pokój, spokój i pewność jako wynik sprawiedliwości, o czym czytamy w Izajasza 32 rozdział od 17 do 18 wersetu. Teraz te wersety od pierwszego warto, żebyśmy przeanalizowali. Wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości, w sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. I tu jest właśnie to, że nawet w Tesaloniczan jest to skonkretyzowane, jeśli chodzi o Pana Jezusa. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem ust warg swoich zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Ciele i lwiątko i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą. Ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Niemowlę będzie bawić się nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, tak mówi Bóg. Bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełnią morze. Izajasza 11 rozdział to nam gwarantuje. Ale też mamy od 17 wersetu opisane z Izajasza 32 rozdział, 17 i 18 werset. I tutaj będzie taka zapowiedź Izajasza 37:17. I pokój, przepraszam, nie 37, 32. Izajasza 32:17. I pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy. I zamieszka mój lud w siedzibie pokoju, w bezpiecznych mieszkaniach i w miejscach spokojnego odpoczynku. I widzimy wyraźnie jeszcze z Jeremiasza 31 rozdział, 31 do 40 wersetu opis Nowego Przymierza, a także z Izajasza
4 rozdział 2 do 6 wersetu. Nawróceni Izraelici będą ponownie cieszyć się swoją ziemią, wprowadzeni do nowego przymierza, pozostaną jako naród przed Bogiem, nigdy nie zostaną wyrwani ani straceni na wieki, bo tak zapewnia nas Ezechiela 36 rozdział od 25 do 38 wersetu. I też mamy zapowiedź, że ich ziemia stanie się jak ogród Eden. Możemy o tym przeczytać w Słowie Bożym. Od 2 wersetu Izajasz 4 rozdział. W owym dniu latorośl Pana stanie się ozdobą i chwałą, a nowo zebrany owoc ziemi chlubą i krasą ocalonych Izraela. I będzie tak, że kto pozostanie na Syjonie i ostoi się w Jeruzalemie, będzie nazwany świętym. Każdy, kto jest zapisany wśród żywych w Jeruzalemie. Czyli widzimy, że ten, kto się ostoi, będzie nazwany świętym. Tam jest wyraźnie powiedziane, że kto ostoi się, albo kto wytrwa do końca, ten będzie ocalony. I tu widzimy, że będzie tak. I także, gdy Pan zmyje brud córek syjońskich i usunie plamy krwi z Jeruzalemu, tchnieniem sądu i tchnieniem zniszczenia, wówczas stworzy Pan nad całym obszarem góry Syjon i nad jej zgromadzeniami obłok w dzień, a dym i blask płomieni ognia w nocy. Gdyż nad wszystkim rozciągać się będzie chwała niby osłona i namiot, aby w dzień dać cień przed skwarem oraz ostoję i schronienie przed burzą i deszczem. Tak nam mówi Izajasz 4 rozdział. Także mamy kolejny fragment, który możemy przeczytać z Ezechiela 36 rozdział. Ezechiela 36 rozdział od wersetu 19. I rozproszyłem ich wśród narodów i zostali rozsiani po różnych ziemiach. Według ich postępowania i ich czynów osądziłem ich. Lecz gdy przybyli do narodów, wtedy tam, dokądkolwiek przybyli, znieważali moje święte imię, gdyż mówiono o nich, oni są ludem Pana, musieli wyjść z jego ziemi. Wtedy żal mi było mojego świętego imienia, które znieważył dom izraelski wśród ludów, do których przybył. I to jest właśnie ta motywacja Boża. Dlatego tak powiedz domowi izraelskiemu, tak mówi Wszechmocny Pan, ja działam nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię, które znieważyliście wśród ludów, do których przybyliście. Dlatego uświęcę wielkie moje imię, znieważone wśród narodów, bo znieważyliście je wśród nich i poznają ludy, że ja jestem Pan, mówi Wszechmocny Pan, gdy na ich oczach każę się święty wśród was. I zabiorę was spośród narodów i zgromadzę was ze wszystkich ziem i sprowadzę was do waszej ziemi i pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza. I usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom. I będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. I wybawię was od wszystkich waszych nieczystości. Sprawię, że wzejdzie zboże i rozmnożę je. A nie dopuszczę do was głodu. Pomnożę owoce drzew i plony pól, abyście już nigdy nie musieli znosić hańby klęski głodowej wśród narodów.
Wtedy wspomnijcie o swoim złym postępowaniu i o swoich czynach, które były złe, które nie były dobre. I będziecie się brzydzić samych siebie z powodu swoich win i swoich obrzydliwości. Nie ze względu na was ja działam, mówi Wszechmocny Pan, niech to wam będzie wiadome. Wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swojego postępowania, domu izraelski. Tak mówi Wszechmocny Pan. Gdy oczyszczę was ze wszystkich waszych win, zaludnię miasta i ruiny, będą odbudowane, a spustoszony kraj będzie uprawiany, zamiast być pustkowiem na oczach wszystkich przechodniów i będą mówić, ten kraj niegdyś spustoszony stał się podobny do ogrodu Eden, a miasta, które legły w gruzach i były spustoszone i zburzone, są teraz obwarowane i zamieszkane. Stąd widać wyraźnie w Ezechielu 36 jasne, wyraźne świadectwo na ten temat, że w Nowym Przymierzu tak będzie to wyglądało. Ezechiela 37:22 zawiera świadectwo, że dwa królestwa będą znowu jednym narodem w swojej ziemi i uczynił z nich jeden naród w tej ziemi na górach izraelskich i jeden król będzie panował nad nimi wszystkimi i już nie będą dwoma narodami i już nie rozdzielą się na dwa królestwa i już się nie skalają swoimi bałwanami, swoimi obrzydliwościami i żadnymi swoimi występkami. Wybawię ich z wszystkich ich odstępstw, przez które zgrzeszyli i oczyszczę ich i będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. A sługa mój, Dawid, będzie ich królem. Wszyscy oni będą mieć jednego pasterza, będą postępować według moich praw, będą przestrzegać moich przykazań i wykonywać je. I będą mieszkać w ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi, w której mieszkali ich ojcowie i będą w niej mieszkać zarówno oni, jak i ich synowie i wnuki po wszystkie czasy, a sługa mój Dawid będzie ich księciem na zawsze. I zawrę z nimi przymierze pokoju i będzie to przymierze wieczne z nimi. Okażę im łaskę, rozmnożę ich i postawię swoją świątynię wśród nich na wieki i będę wśród nich mieszkał. Będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I poznają narody, że ja jestem Pan, który uświęcam Izraela, gdy moja świątynia będzie wśród nich na zawsze, na wieki. Ezechiela 37 rozdział. Także mamy świadectwo o tym, że będzie taka metropolia Jerozolimy. Opisuje ją m.in. Ezechiel 48 rozdział, werset 35. Imię miasta od tego dnia będzie Jehowach Szamma, Pan jest tam. Obwód miasta wynosi 18 tysięcy łokci, a nazwa miasta będzie od dziś brzmieć Pan tam mieszka. Ezechiela 48:35. Jeruzalem będzie aktywne wtedy w pouczaniu innych. Wszystkie narody będą do niego ściągać, o czym daje nam świadectwo Izajasza 66:20. I przyprowadzą wszystkich waszych braci ze wszystkich narodów na koniach i wozach, w lektykach i na mułach i na wielbłądach na moją świętą górę do Jeruzalemu jako dar dla Pana, mówi Pan. Tak jak synowie izraelscy przynoszą do świątyni Pana ofiarę z pokarmu w czystym naczyniu, także pośród nich wezmę sobie niektórych na kapłanów, na lewitów, mówi Pan, bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, ostaną się przede mną, mówi Pan, tak ostoi się wasze potomstwo i imię wasze. To jest świadectwo z Izajasza, 66 rozdział, werset na przykład 21 i 22. I ta Jerozolima będzie chwałą na ziemi, bo mówi tak Izajasz 62:7,
i rozradowaniem, a jej mieszkańcy radością, bo to mówi 65:18 Izajasza. I nie dajcie Panu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni go sławnym na ziemi. Tak mówi Izajasz 62:7 i 65:18. A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę. Bo to ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość. Jerozolima będzie nazwana tronem Pana, bo tak mówi Jeremiasza 3 rozdział 17 werset. W owym czasie będą nazywać Jeruzalem tronem Pana i tam w Jeruzalemie zgromadzą się wszystkie narody w imieniu Pana i już nie będą postępować według uporu swojego złego serca. Więc jasne świadectwo Pisma. Narody oczywiście towarzyszyć będą temu, będą błogosławione. I będą mówić, pójdźcie i chodźmy na górę pańską, bo słowo pańskie wyjdzie z Jerozolimy. I przebiją miecze swoje na lemiasze. I nie będą więcej się uczyć wojennej sztuki. Tak mówi Izajasz 2:4. Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów i przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Izajasza 2 rozdział. I też Izajasza 27:6. Jakub zapuści korzenie, a Izrael pąki. I kwiaty, i napełni oblicze świata owocami. Także Izajasza 27, 6 werset. W dniach, które idą, Jakub wypuści korzenie, a Izrael zakwitnie, puści pędy i napełni cały świat płodami. Tak mówi Izajasz 27 rozdział. Także jest wyraźnie powiedziane o mieszkańcach Jeruzalemu, że będą światłem dla pogan i będą nieść zbawienie aż do końca, do krańca ziemi. O tym się uczymy m.in. z Izajasza 49 rozdział 5-6 wersetu. Możemy to porównać sobie z Izajasza 52 od 1-10 i Jeremiasza 3:17. Najpierw pierwszy fragment. Teraz zaś mówi Pan, który mnie stworzył swoim sługą od poczęcia, aby nawrócić do niego Jakuba i zebrać dla niego Izraela, gdyż jestem uczczony w oczach Pana, a mój Bóg stał się moją mocą. Mówi, to za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Lecz ustanowiłem Cię światłością dla pogan, aby zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Także jeśli czytamy właśnie Izajasza 52 od 1 wersetu, tutaj jest takie świadectwo. Obudź się, oblecz się w swoją siłę, Syjonie. Oblecz się w swoją odświętną szatę, Jeruzalem. Ty, święty grodzie, gdyż już nigdy nie wejdzie do ciebie nieobrzezany ani nieczysty.